Witam wszystkich w śmiercionośnej serii. Zagrajmy Death Knightem w World of Warcraft Cataclysm. Mówi do was Kernel i będę was wprowadzał w tajniki, jak to jest być tak podłą postacią, jak właśnie mroczny, tajemniczy, zły rycerz śmierci. No więc na początek trzeba go po prostu utworzyć. No nie, tak nie wygląda rycerz śmierci. Raczej niepodobne. Rycerz śmierci wygląda tak. No, w tej postaci jeszcze nie jest taki fearsome. Pełen złych zamiarów i mocy. No może pełen mocy był, ale... Nie wygląda na takiego. I skoro każda rasa może mieć Death Knighta, ja wezmę Worgena. I jako, że to jest Worgen, może też się zamieniać w swoją pierwszą formę. Tak. I żeby w ogóle mieć Death Knighta, trzeba mieć jakąkolwiek postać na przynajmniej 55 levelu. Jeśli masz taką postać, możesz utworzyć jednego Death Knighta na każdym serwerze. Maksimum jednego. I Worgena już znacie. A Death Knighta? Jego rola to bycie czołgiem, czyli zadawanie i odbieranie obrażeń. I z tego właśnie powodu dam mu nazwę. No, pasuje. I nosi najcięższe płytówki. Wcześniej służyli Liszemu Królowi. Wcześniej? Nadal będziemy służyli Liszemu Królowi. Tak. Nie wybiegajmy przed orkiestrę. I kombinuje walkę wręcz z czarami, z zarazami i nieumarłymi minionami, czyli takimi ghulami, które chodzą za nami i nam pomagają. Tak naprawdę najwięcej obrażeń właśnie zadaje zwykły atak plus zarazy. Używa run i magii runicznej, energii runicznej jako surowców. Tak. To jak? Dobrze wyglądamy? Jeszcze nie. O, fioletowy Worgen. Nie. No w sumie... To chyba jedyna sensowna opcja z tych. Twarzyczka. Twarzowa twarzyczka musi być. O, nagle razem z twarzą zamienia się cały kolorek. Ta jest całkiem niezła. I owłosienie, a raczej... O, owłosienie, powiedzmy. Dobra, taki rozczapierzony. Może być. Kolor? To tutaj tylko widać. Nie będzie taki. I co jeszcze? Facial hair, tak? Widzę, że to uszy. Uszęta. Nie, z takimi to on ledwo co będzie słyszał. Trzeba wybrać coś większego. Może mogą być takie nadszarpane. Jako, że to jest półmarlak. No, może być. Rudy 102, zapraszam do akcji. O nie! No jak mogli mi to zrobić? Trzeba wybrać coś innego. Zaraz się skończy na jakimś... Znam życie. No dobra. Chwila zastanowienia. Może być. Chociaż w odniesieniu to do osoby, benchmate,
z dosyć dziwnym określeniem. I takim co najmniej dwuznacznym. Dobra. O, jest. Benchmade. Haha. Teraz wszystkie addony trzeba wyłączyć. Dla Benchmade'a. Disable. Aha, jeszcze jeden addonik. Ten do sprzedawania automatycznego. Wszystkich rzeczy zbędnych. Jak nam się nazywał? Jak zwykle nie pamiętam. Crop away! To wszystko? Raczej tak. Nic innego tak bardzo nie jest potrzebne. A może bad boy? On jest na pewno bad boyem. Spam blocker. Ah. Bez przesady. No. Czas wkraczać do świata. A hero. That's what you once were. You stood boldly against the shadow and purchased another dawn for the world with your life. But the evil you fought is not so easily banished. The victory you claimed, not so easily held. For now, the specter of death looms above the world yet again, and it has found new champions to bring about its final reign. Knights of darkness, wielding runes of death and destruction, bound by the will of the Lich King. This is the hour of their ascension. This is the hour of your dark rebirth. I tak, jest już nasz benchmate. Za kapturkiem. Fajnie wygląda. I zrobimy mu małą przemianę. Gdzie to mam? Dwie formy. Teraz to wyjątkowo takie złe powinno być. I tak, jest Liszy Król. Moja wola nie jest moją wolą. Fajnie wygląda. Chciałbym ten mieczyk na ścianę. Report to instructor Resinus in the heart of Arcus. Go forth and tam? Dobrze, idę tam! Skoro każesz. Jak słyszycie, właśnie będzie tak gadał nam w głowie. I właśnie wyjaśni. Where you tread, doom will follow. Go now and claim your destiny, Death Knight. Tak, historia tutaj jest prosta. To nie jest pierwsza fala Death Knightów, jakie powstały w uniwersum Warcrafta. Ale o tym może innym razem. Teraz Death Knighti to są zmarli bohaterowie, których wskrzesił właśnie Liszy Król. I ich główny cel to jest zniszczenie Light's Hope Chapel. Gdzie to jest? No ogólnie całej tej wsi i tutaj Light's Hope Chapel. Nie tu. A, nie mogę oddalić na razie. Dobra, nieważne. Ale po prostu jesteśmy do pewnego niecnego celu zmuszeni przez Liszego Króla. Okej. Mam znaleźć sobie broń. No to znajdę sobie broń. I wykonać mam na niej runy. Tak?
Już teraz, czy jeszcze nie? Blade Specialization. Gdzie są te runy? Chyba jeszcze nie. Co ja mam zrobić? Pogadać z tobą, czy co? Aha. Użyć na Forge'u. Wykuć. Coś zaraz zacznie fajnie wyglądać. Delikatnie na razie. Niedługo będzie jeszcze lepiej. Speak your peace. Rune forging. Okej, teraz będę nakładał. Tak. O, już mogę niby nosić. Nie wygląda tak źle. Aj. Wyciąganie broni, na którejś mam. Nawet pewnie w ogóle nie mam. Sobie przebindowałem na fajniejsze rzeczy. Rune forging. Yes, tutaj. O. I tak. Mam do wyboru dwie runy na początek. Runa Cinder Glacier, która ma, robi, że broń ma szansę na zwiększenie obrażeń o 20% w następnych dwóch atakach, które zadają obrażenia od mrozu lub od cieni. A druga, że zawsze broń zadaje 2% ekstra obrażeń od frost, od mrozu. Ja wezmę to, co ma szansę. I na moją broń. Jest. Ha, i teraz fajnie się świeci. Tak. Idą z tego płatuszki. Yes. Nieskończony głód. Głód zabijania. O to właśnie tutaj chodzi. To twoje życie albo ich. Każe nam zabić jednego z tych niewartych, niegodnych initiate. Zdominować ich mamy. Odczepię go od tych łańcuchów i weź sobie broń. Okej, już sobie przearanżuję trochę. Nie ma szans. O, tak lepiej. Zaraz, tylko. Shift V. Powinno być dobrze. Dobra. Teraz powinni wyświetlać się tylko wrogowie. Ich życie na górze. No, już. Okej. Okay. Do króla Lula. Mam tutaj świetną umiejętność. Death Grip. Death Grip robi, że bierze wroga z odległości, przyciąga do siebie. Od razu można zacząć atakować. A jeszcze jest Icy Touch. Icy Touch robi obrażenia, zadaje natychmiastowe, plus zmniejsza jego obrażenia. A, zadaje jeszcze dodatkowe obrażenia przez pewien czas, plus zmniejsza mu szybkość ataku o 20%. Bloodstrike jest typowym atakiem takim instant, do uderzenia mocniej. Plague Strike zadaje 100% obrażeń broni plus 140 i infekuje ofiarę plagą,
która zadaje Shadow Damage. Jest jeszcze Death Coil. Death Coil jako jedyna z tych umiejętności korzysta z energii runicznej, która jest tutaj. All life must end. I ta energia się zwiększa jak walczę. Okej, zaraz. Jakoś... 7... Dobrze. Mam pod C. Okej, mam użyć oka. Akerusa. Who knows. I tym oczkiem sobie polecę zobaczyć, co jest gdzie. Zwiedzimy mapkę. Wybadać musimy najważniejsze budowle tutaj. Tutaj widać wrogów. Obrzydliwie dobre postaci. I tak, pierwszy budynek, który mamy zbadać. Wystarczy coś takiego. O. Oczko sobie robi rentgen szybki. I w porządku. Można też nasłać parę guli. Fajna umiejętność. Żeby odwrócić uwagę od siebie. Tutaj jeszcze. I co jeszcze tutaj? Niewidzialność chwilowa. Tak, zasysamy informacje wszelkie. Okej, użyłem escape'a przez przypadek. Chciałem deselecto zrobić. Momencik! No, problemy techniczne już za mną. Teraz jeszcze to. Przylepimy się tutaj. Do samej wieżyczki. I zasysamy. I nie pamiętam, co jeszcze było. Zobaczmy na mapkę. Ja niby tu stoję, a tak naprawdę tutaj. Okej, teraz jestem tu, więc tutaj bardziej w głąb. Tak. Tutaj jest kościółek. Nie lubimy kościółków. No i to będzie na tyle. Koniec. Jak się podoba? Might of the Scourge. Domination over Accurs. Okej. Mamy zanieść rozkazy do High Lorda Darion Mograine at Ebonhold. Must. Czyli mam użyć teleportera, który jest tutaj. Świeci sobie fajnie. Takie puczko. I tak. Tutaj. Jest to Sarian. Niektórym mówi to imię coś. Zresztą zobaczycie, później będzie on w akcji. A tutaj jest Baron Rivendare na swoim mauncie, który jest jednym z najbardziej rzadkich mountów w całej grze. On wypada jakieś, nie wiem, 0,2%. Jak się go zabije, to 0,2%, że padnie ten mount. Goście naprawdę spamują specjalnie pewne miejsce. Eastern Plaguelands chyba, gdzie on jest. Niestety nie można samemu go zabić. Przynajmniej nie można było kiedyś. I ten mount jest bardzo podobny, czy nawet identyczny? Nie, bardzo podobny do tego, który jest normalnie u Warlocków, ale... Tylko Warlocki wtedy mogą używać go. Okej, a ten ma za to na plecach Mograine. Splugawioną wersję pewnego legendarnego przedmiotu,
który był jednym z najpotężniejszych mieczy, jaki istniał chyba w podstawowej wersji WoWa. Legendarny... nie pamiętam. Nawet o nim, o historii tego miecza jest seria komiksów. Okej, zaniosłem. Tutaj dostanę amulecik. Ha. Nie miałem. A, miałem wcześniej, ale jakiś kiepski. Teraz trzeba. O, dostaliśmy Dominion over Acheros. Dzięki temu o wiele szybciej poruszam się. 75%. W tym obszarze. We press on. Jak widać, tutaj też krwawe elfy są na fajnych mountach. Podoba mi się ten latający. Ciekawe, jak on się unosi. Chyba mocą magiczną. Do księcia Valanara. Tutaj jest bardzo dużo właśnie bohaterów, którzy wcześniej byli dobrzy, a teraz są piekielnie źli. Tak, jestem tutaj nadal teraz. I gdzie on jest? Jest tutaj Hargus the Gimp. Takie nawiązanie do Pulp Fiction. Okej, okay, Prince Valanar. I widać, były czarny elf, nocny elf. The time for bloodshed is now. Czas na rozlew krwi jest teraz. Nadszedł. Okej. Okay. Co teraz? Zabić 10 krusaderów i 10 pizantów? A, lub pizantów i 10 citizenów. Akurat robota dla nas. I jeszcze jest parę zadań do zdobycia od razu. Co ty dasz? Grand Theft Palomino! Wziąć konika, ukraść. A ty? Szkoda, że nie można naszych przyciągać Death Gripem, by było szybciej. 5 dueli przeciwko innym Death Knightom wygrać mam. I można to robić przeciwko graczom, którzy tutaj są, i przeciwko Death Knightom kierowanym przez komputer. Nie wiem, czy graczy spotkam? Zobaczymy. Ornitolog The Sky Darkener. Strzelają tutaj strzałami, które się kończą, trzeba trochę odzyskać. Udzielec z ciebie. Przy kości. Tak, nic więcej. No to jazda. Wszystko. Naraz zrobię. Oprócz dueli z Death Knightami. Infantryman. Przynajmniej w miarę szybko giną wrogowie. Jak się gra Death Knightem, jest on dosyć dopakowany. I wszyscy narzekają, że jest za bardzo napakowany jak na jego level, znaczy od razu dostaje sam niebieski sprzęt po przejściu momentów wstępnych. I na player versus player wszyscy na nich narzekali przy tym. Przy raket, jak to na polski. Przy no, battlegroundach na mniej więcej tym poziomie. Co przypada właśnie Death Knightowi. 345 nie daje mi expa. Na szczęście bardzo dużo expa dają tutaj te zadania, które się dostanie. Niedługo zacznę dostawać też punkty talentów.
tym sobie nie dam rady, niestety. On jest jakieś 40 tysięcy HP. No niestety. Nie tym razem. Nie ma litości. Jak widzicie, tutaj się te runy odnawiają. Tak niby powoli. Znaczy tak naprawdę to powoli. Giniesz. Dokładnie. Aha, okej. Okay. Skakuję na niego. I spadam. Galopik. Krótki, ale wystarczający. Muszę się oddalić. Można też zobaczyć, jak wygląda to lewitujące coś na górze. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tutaj muszę oddać. No. The realm of shadows awaits. Dlaczego? Teraz zobaczycie. O, pierwszy talent point. I mam przejść w inny tryb, w inny wymiar. Teraz jestem w cienistym wymiarze, gdzie muszę zabić gościa, który ma mojego rumaczka. Mój rumaczek, jak wiadomo, jest mój. Nie dam go sobie zabierać. Jakiś quest tutaj? Abandoned Mail. Dark Rider. I to może być mój rumaczek, i to może być mój rumaczek. Właśnie, Icy Touch jest dystansowy, jak już pewnie zauważyliście. To jest też dobry jako atak. Tak samo Death Coil też jest dystansowy. Giniesz. A ja wsiadam sobie na rumaczka. O, nawet nie mogę go lutować, bo wsiadłem za szybko. Nieważne. I to będzie mój rumaczek. Nazwę go Death Charger. Nie, no żartuję. To jego normalna nazwa. Acherus Death Charger. Okej, tutaj powinno to być? Tak. Siemanko, mam co trzeba. Chcę wrócić. Impressive Death Knight. Return to me in the world of Shakuras. Okej. Sigil. Haha. Mam konia. I tak. Coś tu dostałem? Nie, tu. Mounty. Death Charger. Jak to było? Shift? Tak. Okej. Okay. Pierwszy mount wygląda świetnie. Komponuje się z moim boostem na mieczyku. Było bardzo denerwujące, jak gość tak robi. Tak non stop, w tłumie. Wszyscy zaczęli uciekać. Haha. Fajna pogoda.